Cześć wszystkim, siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie, z tej strony Yuken. Witam was w 33. odcinku z levelowania nowego konta w Fishing Planet. My jesteśmy moi drodzy na Delcie i dzisiaj tak na szybko powiem wam na to najczęściej zadawane pytanie na czacie na Delcie, także z dedykacją dla wszystkich kolegów, koleżanek, którzy bardzo często o to pytają, nagrywam ten odcinek. Dlaczego jesiotry nie biorą? Dlaczego wam jesiotry nie biorą na Delcie, albo dlaczego wam te jesiotry biorą bardzo, bardzo słabo? I to jest troszeczkę inaczej niż w tym poradniku, dlaczego ryba nie bierze. Tu skupimy się tylko na jesiotrach i zaraz ci pokażę. Zobacz, mamy szczyt brań w wysokiej formie, a jestem pewien, że jesiotry mi już nie będą brały. Jak myślisz, dlaczego? No powodów, moi drodzy, może być kilka. Pierwszą rzeczą, dlaczego ci mogą jesiotry słabo brać lub bardzo sporadycznie, bym powiedział, to jest oczywiście haczyk. Oczywiście złowisz jesiotra, bo jesiotr jest dużą rybą i bez problemu złowisz go na haczyki 10-0, ale tak samo jest nawet w przypadku karpi, tak samo w przypadku jesiotra i mówimy oczywiście tylko i wyłącznie o delcie. W tej chwili, kochani, mówimy tylko i wyłącznie o delcie. Nie wynoście tej informacji na przykład na następne łowisko, jakim jest Weeping Willow. Przykładowo. Więc zakładając haczyki 9-0 czy 10-0, sprawisz, czy nawet 8-0, sprawisz, że ta częstotliwość brań będzie o wiele rzadsza. Więc jakie najlepiej zakładać haczyki na jesiotry? No minimum 5-0, 6-0 też są ok, 7-0 też są ok. Któreś z tych trzech. Ja w tej chwili akurat na szybkie łowienie, na szybkie ekspienie, bo będę za chwilę też nagrywał kolejny odcinek, mam założone haczyki 5-0. O tym się dowiesz w następnym odcinku, do którego oglądania oczywiście Cię zapraszam. Czyli jeżeli chcesz po prostu łowić dużo jesiotrów, szybko łowić te jesiotry, haczyki 5-0 to jest podstawa. Druga rzecz, no zobaczcie moi drodzy, już jakiś czas tutaj wrzuciłem i jakoś żaden jesiotr nie bierze. I to jest dowód na moją teorię, którą właśnie sprawdziłem. Ja zrobiłem to celowo, aby Wam to pokazać. Zazwyczaj, jeżeli łowicie na przykład w nocy, to jesiotry zaczynają brać praktycznie od razu, jak ta godzina wybija. Czyli równa godzina, 0-0 na przykład była. To do 20 minut czasu gry jesteście w stanie na jednym spocie złowić 3 jesiotry. Ja to zrobiłem, moi drodzy. Wyciągnąłem w tym miejscu 3 jesiotry. Jestem wręcz pewien, że w tym momencie, przez no, do godziny pierwszej 0-0, żaden jesiotr mi nie weźmie. I teraz 3 jesiotry na spot. Generalnie, chociaż ten spot tutaj na tej wysepce oddaje 3 jesiotry, a są inne spoty, które mogą oddać 2. Ale uwaga, to też nie jest, moi drodzy, tak wcale hop-siup, że zawsze jest to regułą, bo zobaczcie, mamy najwyższy wykres brań. I w tym najwyższym wykresie brań jestem w stanie z jednego spota wyciągnąć 3 jesiotry w ciągu godziny. Natomiast jeśli wykres brań jest średni, tak jak na przykład tu na godzinie 3, czy na godzinie tam po 21, już wyciągniemy tylko 2 jesiotry w ciągu godziny czasu gry. Jeśli wykres brań byłby niski, tu go akurat nie ma, o, na przykład taki niski, jak mamy tu na 21 do 22, to mimo niskiego wykresu brań złowicie jesiotra, ale tylko już jednego. W nocy ten czas przesuwacie za darmo, więc możecie tak eksperymentować, ale na pewno będzie miało to znaczenie. Czyli na jednym spocie, już na 100% na tym spocie tutaj na wyspie, i zobaczcie, ja nawet przewinę teraz ten czas i wam pokażę, że natychmiast nam jesiotr strzeli. Tylko obym się nie zagadał i obym go zdążył wyciągnąć. Tak, na godzinę pierwszą, czyli przesuwam do równej godziny i za chwilę mamy branie. I w ten sposób, jeszcze będąc na szczycie, spokojnie 2 do 3 jesiotrów jestem w stanie wyciągnąć. Spławiczek sobie rzucam tu blisko, ale o tym będzie jakby poradnik w następnej części, więc tu się nie skupiamy na żadnych innych rzeczach, tu tylko odpowiadam ci na jedno konkretne pytanie, dlaczego jesiotry nie biorą. Czyli pierwsza rzecz, haczyki polecam 5-0, 6-0, 7-0, będziesz mieć większą częstotliwość brań, większe powyżej 7-0 tą częstotliwość już zmieniają, czyli dłużej musisz czekać, aż ci ten jesiotr skubnie. Druga rzecz, no to jest właśnie wykres brań i na tym najwyższym wykresie brań złowisz spokojnie jesiotry na jednym spocie, ale tylko od godziny 0-0, od równej godziny, jeżeli mija tam 20 minut czasu gry, coś ci by miało nie brać, przesuń ten czas, bo to szkoda czasu. Generalnie mam też taką zasadę, jeśli stosujesz na przykład metodę łowienia jesiotrów przez motorówkę,
Jeżeli podpływasz na spot, czekasz do 5 minut czasu dosłownie gry, nie bierze, płyniesz na następny spot. Tutaj naprawdę, jeżeli robisz metodę motorówkową, nie ma co za długo czekać na jednym spocie, aż jesiodr weźmie, nie bierze, płyniesz dalej. W przypadku szczególnie tych niższych wykresów brań to też troszkę dłużej trwa. To nie jest tak, że od razu. Jak widzicie, to wrzuciłem, to też jeszcze od razu mi nie wziął, ale na pewno do trzech bym tutaj mógł wyciągnąć. Jestem bardzo skoncentrowany, żeby go od razu wyciągnąć, a nie żeby mi nie uciekł, bo niestety często się zagaduje i potem mi ucieka. Trzecia rzecz, dlaczego jesiodr może ci nie brać, poza haczykami, poza wykresem brań i poza tym limitem oczywiście na jednego spota, czyli podkreślam, limit to jest maksymalnie 3 jesiotry na spot, w przypadku średniego wykresu to są 2, więc to musisz mieć na uwadze. Trzecią rzeczą bardzo ważną, no to jest po prostu zła przynęta. Mianowicie, moi drodzy, najlepszą przynętą na jesiotra, z tego co zaeksperymentowałem, jest po prostu sakiewka ikry. Czyli to, co mam teraz założone, sakiewka ikry jest najlepsza i też najbardziej opłacalna, powiedzmy szczerze, ale też całkiem okej, jest duży kawałek ryby bądź mięso szczerzuji. Te wszystkie, tylko na mięsu szczerzuji weź pod uwagę, że przy okazji możesz również łowić karpie medalowe bądź unikatowe. Taka ciekawostka, że na to też biorą karpie, duży kawałek ryby spoko bądź sakiewka ikry. Któraś z tych trzech przynęt jak najbardziej odda i sprawi, że jesiodr będzie ci brał lepiej. Jeżeli tam, nie wiem, chciałbyś łowić na żywce czy na shinery, no to szanse będą bardzo, bardzo małe. Ale sakiewka ikry jest według mnie najlepsza, jeżeli chcesz mieć dosyć dużą częstotliwość brań. Jeśli łowisz z brzegu, to tak jak mówię, tak jak ja w tej chwili, w ciągu tej godziny czasu gry wyciągnęłaś te 3 jesiotry. Czasem jest, widzisz, tak jak teraz u mnie, że jest niby szczyt, ale one nie biorą. Także ja nie będę tu dłużej czekał jak 20 minut czasu gry i przesuwam czas, jeśli nie będą brały. Taką mam po prostu zasadę. Więc właśnie, jeśli wyciągniesz te 3 jesiotry, no to musisz jak najszybciej ten czas o godzinkę przesunąć do następnej równej, pełnej godziny. 0:0. Tak jakoś jest ta mechanika gry zrobiona, że te ryby biorą na samym początku pełnej godziny, później już tak... Znaczy mówimy stricte o jesiotrach, nie mówimy o innych, tak? Tu skupiamy się w tym poradniku tylko na jesiotrach, chociaż po części dotyczy to też karpi, w przypadku haczyków też to zauważyłem, że tak jak karpie biorą jak głupie na haczykach 5-0, 6-0, 7-0, jest ta częstotliwość praktycznie ryba za rybą. Tak już przy ósemkach, dziewiątkach, dziesiątkach ta częstotliwość spada, przy nawet dziesiątkach no to potrafi ci naprawdę jeden medal tylko wskoczyć raz na godzinę maksymalnie. Co zresztą będę też robił i będę wam pokazywał, ale to później. Zobaczcie, minęło 17 minut czasu gry, ja tutaj już się nie będę pocić, nie będę czekać. To jest właśnie to, o czym mówię. Haczyki mam dobre, zanętę mam dobrą, więc po prostu coś mu nie trybi, zmieniam czas z pierwszej na drugą. Siatkę mam i tak, jak widzicie, już prawie pełną, ale o tym akurat, jak tutaj, oj, troszkę mi się za daleko rzuciło, my troszkę bliżej. O tym już, jak zapełniać siatkę, to będzie właśnie w następnym odcinku, bo będzie kolejna metoda na jesiotry w następnym odcinku tejże playlisty podana. Także obserwuj tą playlistę koniecznie, obserwuj w ogóle moje odcinki, bo codziennie o 16 wlatuje nowy odcinek. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, jakiś komentarz, bo też staram się odpowiadać na wasze pytania. Jeżeli takie jeszcze macie, coś chcielibyście się dowiedzieć, to piszcie śmiało. Tutaj więcej z jesiotrami nie będę się rozgadywał, bo po prostu to już będzie za chwilę nagrane w następnym poradniku i właśnie się zagadałem i mi prawdopodobnie spieprzył. A może jeszcze nie? No niestety, spieprzył mi. No i tak to wygląda, ale to już będzie w następnym poradniku odnośnie uciekających jesiotrów. Co robić, a czego nie robić? No, to jest koncentracja potrzebna, a ja do was gadając, niestety tutaj ułamki sekund zaważyły na tym, żebym go wyciągnął od razu bezproblemowo, ale no dobra, ja się z nim troszkę pobawię, bo dla mnie to też jest zabawa, ale to już mówię, wszystko odnośnie jesiotrów będzie w następnej części, moi drodzy, poradnika, a ja wam spauzuję, jak go wyciągnę, pokażę, jaki on, czy on jest fajny, czy nie fajny. Idzie łatwo, więc raczej będzie jakiś maluszek taki do 20 kilo. Za chwilę zresztą wam, moi drodzy, go pokażę.
Albo jeszcze zanim go wyciągnę, to szybkie właśnie podsumowanie. Także podsumowaniem na pewno jest limit i o tym pamiętaj. Wyłowisz kilka jesiotrów, jak łowisz na dwie, na trzy wędki, szybko wyciągasz te dwa, trzy jesiotry na jednym spocie, jeśli łowisz z gruntu, no i tak naprawdę za chwilę już nie masz brań. I potem pytasz na przykład na czacie, dlaczego mi jesiotry nie biorą. No właśnie dlatego, że jakby limit już wykorzystałaś, tak? Haczyki też są, na pewno jeśli chodzi o częstotliwość brań, mają wpływ. Jeżeli no jesiotry raczej łowisz nie dla rekordów, a dla kasy i dla expa, chociaż od razu ci powiem, że oczywiście mówimy o bezzadziorowych haczykach, tak, które warto mieć, ale powiem ci szczerze, że na 5-0, 6-0, 7-0 haczykach spokojnie możesz rekordowego jesiotra również wyciągnąć. Nie musisz mieć dziesiątek, aby wyciągać jakiegoś naprawdę tutaj olbrzyma. To samo dotyczy akurat w tym przypadku też karpi. Chociaż ja osobiście wolę karpie łowić na haczykach 7-0. Mniejszych raczej nie zakładam na karpie, żeby mi tam za dużo maluszków nie brało. No to w przypadku karpi wygląda inaczej. 7-0, 8-0 w przypadku karpi zakładam, a na trzecią wędkę faktycznie czasem zaszaleję i założę dziewiątkę haczyki. Tak po prostu, żeby nie mieć za dużo brań. Jak na jedną założyć, też możecie to przetestować, na jedną wędkę możecie założyć dziesiątki i sami się przekonacie. Chociaż łowienie na trzy wędki jesiotrów jest dosyć ryzykowne, bo widzicie, to dosłownie ułamek sekundy. Ja powinienem tak naprawdę tą wędkę w tej chwili odstawić, żeby ta ryba sama nam się, wiecie, zerwała i już wyciągać tutaj kolejnego na spławiku. I tak oczywiście w tej metodzie wam to wszystko pokażę, ale to już jest poradnik, będzie osobny, dotyczący jesiotrów. I tu nie ma żadnej innej filozofii, tylko musicie pamiętać, moi drodzy, że ta liczba tych jesiotrów, które wyciągacie na spocie, ona zależy od wykresu brań. To niby jest oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, tak? Czyli na wysokim wykresie macie do trzech jesiotrów, więcej na pewno nie wyciągniecie, z jakimś cudem może się zdarzyć, ale generalnie nie wyciągniecie więcej, choćbyście nie wiadomo co zrobili. Jeżeli średni wykres, no to już tylko dwa jesiotry na spot, no a jeżeli jest bardzo niski, no to jeden i też pamiętajcie, że to też wpływa, ten wykres, na częstotliwość tych brań, tak? Także, a czasem po prostu jest jakiś bug w grze i mimo, że macie wysoki wykres i tak macie ciszę, dlatego jak robicie metodą motorówkową, też nie traćcie czasu za długo na jednym łowisku. To już mówiłem wam wcześniej, znaczy na łowisku, na jednym spocie, tak? Tylko po prostu płyńcie na następny, ale metodę motorówkową macie, mogę wam tu przypiąć nawet, macie, moi drodzy, opisaną w poprzednim odcinku, którymś z poprzednich odcinków, także to tyle ode mnie, moi drodzy, już go wyciągam dla was gałgana, ale przypuszczam, że jeszcze mi odjedzie, mimo że wędki wcale aż takie super słabe nie mam, bo mam, moi drodzy, wędki, ta wędka jest 20-kilogramowa. Także, no jak widzicie, no jest troszkę zabawy, już go mamy, dobra. Dla widza na koniec, na podsumowanie odcinka. O, rekord osobisty, pięknie, moi drodzy, no to chyba do topki trafiliśmy. Moi drodzy, 24, czyżbyśmy trafili do topki z jesiotrem? Aż nie wierzę, dla widza trzeba pokazać Delta... San Jacquin, ryba, jesiotr biały. Chyba nie jesteśmy w topce. No niestety, trochę za... troszeczkę, moi drodzy, niestety nam tu zabrakło, ale są 25-kilogramowe, jak widać, też te jesiotry. Także jesteście świadkami, że na haczyki 5-0 bez problemu, moi drodzy, takiego jesiotra rekordowego też złowiłem. I teraz mógłbym wam pokazać jeszcze tylko na koniec, a propos dlaczego jesiotr nie bierze. Zobaczcie, teraz mogę sobie wrzucić, 20 minut czasu gry minęło i może skubnąć, ale generalnie raczej będzie długo cisza i raczej nic już się nie będzie działo. A skubnął, o, jak miło, może dlatego, że szybko, o, udało mi się, dobra, patrzcie, tak, tak jest najlepiej, dobra, tutaj trzeba mieć naprawdę koncentrację najwyższej rangi, chociaż, o, i siatka pełna, no i tyle, dobra, ja będę dla was nagrywał kolejny poradnik jeszcze właśnie a propos levelowania szybkiego, także dziękuję wam za oglądanie. Mówię, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Cześć!